chciałam zacząć od takiego całkiem dużego pytania. Jakiś czas temu, już kawałek czasu temu, padło takie stwierdzenie, że software is eating the world. Moje pytanie do Ciebie, czy uważasz, że teraz jesteśmy na takim etapie, że to sztuczna inteligencja zjada nam świat? Jeszcze nie, ale jesteśmy na dobrej drodze. I niekoniecznie zjada świat, ile zjada poszczególne role, ponieważ każdy postęp technologiczny dzieje się etapami, czyli to nie jest eureka i nagle następuje ogromna zmiana, tylko raczej to dziwne i następuje jeden mały krok w stosunku do tego progresu technologicznego. I w zakresie sztucznej inteligencji mamy dzisiaj do czynienia z takimi trzema obietnicami. Jedna to jest ta obietnica sztucznej inteligencji takiej, która będzie na równi z człowiekiem, sztucznej inteligencji, która jest prawie równa człowiekowi, czyli nie jest wyższa czy lepsza niż człowiek, ale jest prawie równa człowiekowi. No i trzecia to jest ta, która jest w zasadzie wspierana za pomocą algorytmów, z którą mamy dzisiaj najczęściej do czynienia, no już w praktycznym zastosowaniu w biznesie. Nie tylko algorytm w rozumieniu, co wyświetla nam się na TikToku, ale również algorytmy w rozumieniu podejmowania decyzji biznesowych, ale również algorytmy w rozumieniu na przykład tworzenia treści czy tworzenia w ogóle pracy. Dlatego, że dzisiaj algorytmy wokół, czy też narzędzia i rozwiązania wspierane w szczególności przez machine learning, czyli uczenie maszynowe, i deep learning, czyli uczenie głębokie, potrafią między innymi generować głos, generować tekst i generować wideo. Generować głos, czyli mogłyby podkładać za pomocą aktora, którego znasz, i możesz sobie wyobrazić, nie wiem, Tom Hanks, który nagle mówi po polsku i jego głos jest sztucznie wytworzony na podstawie języka, który, czy jest też słów, które wypowiedział w języku angielskim. W przypadku tekstu dzisiaj już dostępne są narzędzia, które pomagają tworzyć w wielu językach, na przykład kopii na strony internetowe, czyli całe opisy do stron internetowych, hasła reklamowe na przykład. Dzisiaj szereg firm korzysta, ponieważ do tej pory na przykład copywriter musiała wymyślać tego typu rozwiązania, a dzisiaj może to robić maszyna. No i w przypadku wideo możemy sobie wyobrazić sytuację, ponieważ już dzisiaj są dostępne takie pierwsze narzędzia, gdzie opisujemy historię, ale ta historia później w formie wideo jest generowana właśnie przez algorytm i być może za kilka lat będziemy mieli do czynienia z pierwszymi filmami, a być może wcześniej, z pierwszymi filmami fabularnymi, które są generowane w postaci tekstowej, czyli skryptu, scenariusza, ale już samo wideo jest wygenerowane w całości przez algorytm, włącznie na przykład z postaciami. Okej, a w tych kolejnych jakby etapach, o których wspomniałeś, czyli o tym, którym sztuczna inteligencja jest prawie jak człowiek, albo jest wyższa niż człowiek, czy tam już teraz coś się dzieje? Są jakieś takie przykłady? Jest bardzo dużo prac, ale to jest, jesteśmy dalej niż w latach 50., 60., gdzie też była o tym rozmowa i cała część związana z science fiction stymulowała kolejne pokolenia twórców technologicznych czy pisarzy science fiction po to, żeby budować kolejne produkty. No i inne produkty były budowane w latach 50., inne w 60., inne obecnie. Natomiast jesteśmy jeszcze daleko od tego, chociaż są zwolennicy teorii, którzy mówią, że wydarzy się to w najbliższych 10 do 20 lat. Ja nie mam na ten temat zdania. Raczej staram się patrzeć na firmy technologiczne, które dzisiaj aktywnie budują produkty i potrzeby biznesowe. Natomiast ten aspekt sztucznej inteligencji, która będzie zagrożeniem dla człowieka, jest bardzo ciekawe i z punktu widzenia filozoficznego, i z punktu widzenia technologicznego, i takiego czysto społecznego. I myślę, że w ciągu najbliższych lat będziemy mieli wiele, wiele debat o szkodliwym bądź pozytywnym wpływie algorytmów na życie ludzi i podejmowaniu decyzji nie tylko pomagających ludziom, ale też często za ludzi. No właśnie, i o to też sobie Ciebie chciałam spytać, właśnie o to, czy powinniśmy się w pewien sposób bać tej sztucznej inteligencji, ponieważ popkultura przedstawia często taki dystopijny obraz tego, jak to może wyglądać. Więc jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Wydaje mi się, że powinniśmy się bać ludzi, którzy pracują nad sztuczną inteligencją, dlatego że te algorytmy, przynajmniej na dzisiejszym etapie, są tak dobre i tak dobrze przemyślane jak ludzie, którzy nad nimi pracują. W szczególności jeżeli mówimy o uczeniu maszynowym, to te algorytmy będą determinowane jakością pracy ludzi. Jeżeli mówimy o uczeniu głębokim, czy na przykład o sieciach neuronowych, to wtedy na przykład w przypadku algorytmów, które są związane z sieciami neuronowymi, coraz trudniej człowiekowi jest zrozumieć, w jaki sposób one działają. Czyli na pewnym etapie, kiedy ma algorytm dostępne dane, to sieci głębokie, tak zwane neural nets,
No, już są takie algorytmy, gdzie człowiek ma problem z wyjaśnieniem, dlaczego algorytm podjął decyzję taką, a nie inną. I z jednej strony może to rodzić bardzo ciekawe dylematy, czyli na przykład mamy do czynienia z autonomicznymi samochodami i autonomiczny samochód, którego możemy być właścicielem, musi podjąć decyzję o tym, kiedy w przypadku na przykład zagrożenia na drodze, co się ma stać. Czy zagrożenie ma być rozwiązane w ten sposób, żebym to ja, jako właściciel samochodu, uszedł bez uszczerbku z wypadku, czy na przykład osoby postronne, które są na ulicy, a jest ich więcej niż ja. A co się dzieje, jeżeli ja mam lat, nie wiem, 40, a na przykład osoby, które uległyby wypadkowi spowodowanego tą kolizją autonomicznego samochodu, mają 20. Jaką decyzję powinien podjąć algorytm? Są fascynujące pytania, nie tylko z punktu widzenia technologicznego, ale również z punktu widzenia etycznego oraz również z punktu widzenia prawnego. No właśnie, pytanie, jak do takich dylematów podejść i kto się tym powinien tak naprawdę zajmować? Wydaje mi się, że na koniec dnia będzie się zajmować tym wiele osób, czyli zarówno ludzie, którzy się zajmują etyką, jak i ludzie, którzy zajmują się tworzeniem prawa, jak i ludzie, którzy bezpośrednio pracują nad tymi algorytmami. Wydaje się, że w szczególności tam, gdzie te algorytmy mają duży wpływ na życie i funkcjonowanie takie społeczne, będą one baczniej obserwowane. Czasami, tak jak w przypadku algorytmów w sieciach społecznościowych, one po prostu są, działają tak, że poświęcamy bardzo dużo naszej atencji. No i zanim się obejrzymy, mamy do czynienia z dziesiątkami milionów ludzi, którzy są uzależnieni od przeglądania swoich feedów z treściami. Z drugiej strony mamy do czynienia z wykorzystaniem algorytmów na przykład w sektorze medycznym, gdzie z jednej strony mogą się pojawiać pytania o bezpieczeństwo i funkcjonowanie tych algorytmów i bezpieczeństwo danych medycznych, a z drugiej strony mamy już szereg zastosowań, gdzie algorytmy wspomagają albo czasami są lepsze od człowieka na przykład w wykrywaniu nowotworów i mamy do czynienia z ogromnym postępem technologicznym w tym zakresie. Poza tymi takimi dylematami i wyzwaniami natury etycznej, gdzie myślisz jeszcze stoją przynajmniej jakieś wyzwania w rozwoju tej technologii? Przede wszystkim po stronie projektowania produktów, dlatego że te technologie, czy w ogóle te algorytmy, one nie są oderwane od produktów. Na koniec dnia każdy z tych algorytmów wspomaga pracę jakiegoś produktu, wspomaga pracę jakiegoś biznesu. No i oczywiście pozostaje pytanie, co ten biznes robi? Jaki problem dla klientów rozwiązuje? No i czy ten algorytm służy optymalizacji funkcjonowania tego biznesu, czy na przykład optymalizacji pracy do wykonania dla klienta. No i w zależności od tego, jak będziemy próbowali je wdrażać, pojawiają się pierwsze firmy, które są wyłącznie algorithmic driven, czyli ich produkt jest w całości, czyli oparty jest po prostu o algorytm i są to bardzo ciekawe rozwiązania. Ale czy wszystkie będą wykorzystane w dobrym celu i z korzyścią dla użytkownika? Wątpię. Na koniec dnia wydaje mi się, że to jest tak jak dzisiaj w rzeczywistości biznesowej, którą możemy obserwować. Są rozwiązania, które wykorzystują swój potencjał na niekorzyść klienta i są rozwiązania, które wykorzystują ten potencjał na korzyść klientów i myślę, że w przypadku algorytmów będzie identycznie. A myślisz, jakie kompetencje byłyby nam potrzebne tak naprawdę? Będą potrzebne kolejne może generacjom, które przyjdą po nas, żeby jakby tą technologię gdzieś tam dalej rozwijać i wspierać, żeby ona szła właśnie w dobrym kierunku? Wydaje się, że dzisiaj z jednej strony są te kompetencje, które są uniwersalne i będą potrzebne w zasadzie w każdego rodzaju zawodzie. I to są umiejętności komunikacji, to jest umiejętność pisania, to jest umiejętność łączenia faktów, umiejętność logicznego myślenia, rachunek prawdopodobieństwa, w szczególności jeżeli mówimy o algorytmach, no ale to są też te twardsze umiejętności, które pozwalają pracować z algorytmami, ponieważ coraz częściej, jeżeli dzisiaj jesteśmy na przykład deweloperem, to były takie badania opublikowane przez GitHub, które pokazywały czas spędzony przez programistę z wsparciem sztucznej inteligencji, czyli rozwiązania GitHub Pilot i bez tego wsparcia rozwiązującego to samo zadanie. I ci programiści, którzy działali bez wsparcia sztucznej inteligencji, czyli tych algorytmów, pracowali 3,5 raza dłużej niż ci, którzy pracowali z wsparciem algorytmów. I to tak naprawdę pokazuje, że umiejętność pracy z algorytmem będzie bardzo ważną umiejętnością. Jest taka umiejętność dzisiaj, która powoli się rozwija, jest nazwana promptingiem. Prompting to jest nazwa na umiejętność wkładania zapytania do algorytmu. Czyli jakie zapytanie zadać algorytmowi po to, żeby zwrócił
właściwą nie tyle odpowiedź, tylko na przykład właściwy program, albo właściwy kawałek skryptu, albo właściwy obrazek, albo właściwe wideo. I ta umiejętność promptingu, czyli wysyłania tych zapytań, moim zdaniem będzie jedną z takich bardzo ciekawych umiejętności, które wymagają nie tylko rozumienia czegoś, co się ładnie nazywa NLP, czyli Natural Language Processing, ale też umiejętności takiej bardzo twórczego wymyślania, o co chcielibyśmy zapytać ten algorytm po to, żeby on wykonał dla nas albo za nas określoną pracę. Czyli taka trochę praca na styku kreatywności i technologii tak naprawdę. Tak. Okay. Czy myślisz, że jakby na tyle sztuczna inteligencja się będzie rozwijać, że każdy z nas w jakiś sposób będzie miał z nią w pracy właśnie do czynienia? To akurat wydaje mi się nieuniknione. To znaczy w zasadzie mógłbym podzielić na te rodzaje, na dwa rodzaje pracy. Pierwsze to są prace, które po prostu zostaną zastąpione przez algorytmy, ponieważ są powtarzalne, bądź z punktu widzenia tworzenia rzeczy mogą zostać w łatwy sposób wykonane przez algorytmy. Oraz drugi rodzaj pracy to jest człowiek plus algorytm. I wydaje mi się, że ta druga umiejętność będzie stawiała bardzo duży nacisk właśnie na te kompetencje miękkie, czyli umiejętność zrozumienia, co chcemy osiągnąć, umiejętność przygotowania się do jakiegoś rodzaju pracy, czy to w formie komunikacji, czy w formie łączenia kropek, czy w formie krytycznego myślenia, czy w formie właśnie na przykład rozumienia teorii gier, która jest bardzo ważna z punktu widzenia pracy z algorytmami, no i później samej umiejętności pracy z tym algorytmem, ale czasami będą to rzeczy, które dla nas są niewidoczne, czyli pracujemy z jakimś narzędziem i z tyłu jest algorytm, który pomaga nam podejmować decyzje. I to czasami może być nasz kalendarz, czyli mądrzejszy kalendarz, który pomoże nam zaplanować czas, ale czasami to mogą być na przykład narzędzia analityczne, czasami to mogą być, nie wiem, CRM-y, które mogą w lepszy sposób pomagać nam zrozumieć na przykład, którzy prospekci mają większą szansę na dobrą konwersję, czyli możemy im lepiej sprzedać nasz produkt. Jakie zawody, myślisz, właśnie będą tymi, które być może albo prawdopodobnie zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję? Wydaje mi się, że nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie, czyli to nie jest kwestia nawet samych zawodów, ile to jest kwestia po prostu pewnego rodzaju procesów. I wydaje mi się, że jeżeli mamy do czynienia z procesami, które są powtarzalne albo w szczególności manualne, to te procesy zostaną zautomatyzowane i zastąpione algorytmami. Czyli za każdym razem, kiedy patrzymy na jakiś rodzaj, w szczególności w organizacjach, pracy powtarzalnej, manualnej, to ta praca powinna zostać zautomatyzowana i zastąpiona przez algorytmy. Z drugiej strony mamy do czynienia nadal z ogromnym popytem i ten popyt będzie 10, 100, 1000 razy większy na umiejętności pracy z algorytmami. Tak? Czyli w szczególności dzisiaj jest ogromne zapotrzebowanie na osoby, które potrafią pracować z danymi. I to nie mówimy tylko i wyłącznie o rolach data scientist czy rolach analitycznych, ale przede wszystkim rolach związanych z data engineering oraz rolach związanych już bezpośrednio z pracami nad algorytmami, czyli na przykład machine learning engineer, czy NLP engineer, czy deep learning engineers. To są role już stricte techniczne, wymagające bardzo wysokich kompetencji, no ale z drugiej strony są to role, które są wysoce płatne. To znaczy są inżynierowie dzisiaj, którzy działają w tych polach, których wynagrodzenie jest liczone w milionach dolarów rocznie. Czy jesteś bardziej zwolennikiem, powiedzmy, tej teorii, że sztuczna inteligencja zabierze nam, że powiem, pracę, czy raczej, że pójdziemy w tą stronę, że pewne zawody zostaną zautomatyzowane, ale na ich miejsce pojawią się jakieś inne? Postęp technologiczny zawsze jakieś prace zabierze. To jest naturalny proces. W sensie, niezależnie od tego, czy mówimy o fabrykach w XVIII i XIX wieku, czy mówimy o biurach w XX wieku, czy mówimy o algorytmach w XXI wieku, za każdym razem technologia automatyzuje jakieś prace, ponieważ to jest postęp technologiczny. Służy rozwiązywaniu problemów człowieka i pewnego rodzaju prace zostaną zastąpione automatyzacją, czy zostaną zastąpione nowymi rozwiązaniami, które ten progres technologiczny prowadzi. Ale to nie jest tak, że ludzie nagle mówią, nie mamy co robić w takim razie. No nie, jest ta oczywiście trudność, czyli to przejście pomiędzy dzisiaj wykonywaliśmy jedno zadanie, jutro nasze kwalifikacje powinny być inne, czyli ta będzie
bardzo ważna, umiejętność przekwalifikowania się, czy też ciągłego podnoszenia swoich kompetencji. Nie mamy jednej pracy i jednej umiejętności danej na całe życie, nie spędzamy jednej pracy w jednym miejscu aż do naszej emerytury, tylko zmieniamy, podnosimy te kwalifikacje, chociaż nie zawsze podnosimy, czasami możemy zmienić nasze kwalifikacje o 90 stopni, ponieważ widzimy, że w tamtym miejscu są rzeczy, które są dla nas istotne. Ktoś był dzisiaj analitykiem biznesowym, a na przykład chciałby rozwijać się w zakresie data science i tego typu ścieżki są oczywiście możliwe, ale umiejętność uczenia się jest uniwersalną umiejętnością, to znaczy najtrudniej będą miały zawsze osoby, które nie mają umiejętności uczenia się nowych rzeczy. I to absolutnie, algorytmy czy nie, jeśli nie mamy umiejętności uczenia się nowych rzeczy, czyli jeśli nie jesteśmy ciekawi świata w zakresie, który nas interesuje i nie podnosimy, nie tyle nie podnosimy, ile nie pogłębiamy swojej ciekawości o to, co się dzieje, o to, jak to można zastosować, o eksperymentowanie, będzie nam zdecydowanie bardzo trudno. Czyli jednym słowem będziemy musieli stać się bardziej elastyczni, czyli myślisz, że przejdziemy trochę z takiej stałej ścieżki kariery i takiego chodzenia po schodkach tej kariery do bardziej takiego skakania, zdobywania innych kompetencji i to się stanie bardziej popularne. Dla wielu osób to jest zmiana postrzegania pracy zawodowej z drabiny na ścieżkę. I to jest raczej ścieżka, która mówi, o, dzisiaj otworzył się szlak w lewą stronę i w prawą stronę, który mogę wybrać i jakich umiejętności warto się nauczyć, żeby tą ścieżkę czy tą drogę pokonać versus to myślenie w kontekście drabinowym, czyli jeśli zrobię to, to będę szczebelek wyżej na tej drabinie. Dlatego, że jeśli wszyscy się wspinają na drabinie, to na koniec na górze brakuje miejsca. Natomiast umiejętność takiego rozwoju nie tylko po drabinie, czyli po szczebelkach wyżej, ale również horyzontalnego, czyli umiejętność nabywania umiejętności w obszarach, które mogą nas interesować, ale są troszkę obok, jest bardzo ważne. Dlatego, że znalezienie się na ścieżce, która jest drabiną, oznacza, że dążymy do bycia w 1% najlepszych ludzi w danej dziedzinie. No bo to jest matematyka. Im wyżej w tej drabinie, tym większe oczekiwanie, że będziemy w 1% ludzi, którzy wykonują określoną pracę, niezależnie od tego, czy to jest prezeska, czy prezes organizacji, czy to jest na przykład wybitny specjalista w danej dziedzinie. Ale bycie w 1% ludzi jest bardzo trudne oraz dotyczy 1% ludzi. Tak? Natomiast bycie w 5% w więcej niż jednej dziedzinie jest dużo łatwiejsze. To znaczy nie jest łatwe, ale jest łatwiejsze niż... Czyli łatwiej jest być dobrym w 2 czy 3 dziedzinach w 5% niż bycie Robertem Lewandowskim. Zawsze będzie Robert Lewandowski, szapoba, ale będą również ludzie, którzy są dobrzy w kilku dziedzinach i to jest łatwiejsze do osiągnięcia i to też oznacza, że musimy być otwarci nie tylko na to, co się dzieje w górę, ale też co jest po lewej i po prawej stronie. To bardzo ciekawe, co mówisz, ponieważ wydaje mi się, że obecnie żyjemy w takim świecie, w którym jednak myślenie jest takie, że powinno się iść w górę i niezbyt dobrze się patrzy na osoby, które jednak trochę, nazwijmy to, skaczą i zdobywają te kompetencje w różnych dziedzinach. Także myślę, że czeka nas też pewien taka zmiana myślenia na ten temat. Ale to jest też piękno branży technologicznej, tak? Która otwierając na różnego rodzaju rozwiązania, mnogość produktów, różnego rodzaju nisze sprawia, że musimy być bardziej elastyczni, próbować nowych rzeczy, eksperymentować, być również okej z tym, że uczymy się czegoś i się nie udało. Dokładnie. Chciałam też trochę jeszcze zmienić temat i spytać się Ciebie o Web 3.0, bo jest to tak naprawdę duży bardzo, bardzo temat i dla osób, które może się jeszcze z nim nie spotkały albo gdzieś tam tylko słyszały i nie wiedzą tak do końca, co to oznacza, czym jest Web 3.0, czy mógłbyś to wytłumaczyć? Jasne. Web 3 to jest trend, który jest związany z decentralizacją internetu, czyli koncepcja Web 3 mówi o tym, że kiedy mieliśmy do czynienia w latach 90. z internetem, w zasadzie informacje były dostępne za darmo w internecie i głównie w formie tak zwanej katalogowej, czyli wchodziło się do internetu, czy ktoś łączył się modemem, każdy link był swoistym katalogiem, który można było przeglądać w internecie. Web 2 to była ta część socialowa, czyli w tym momencie atencja użytkowników została skupiona w rękach niewielu firm, gdzie większość atencji użytkowników została spędzona, ale każdy kawałek kontentu i treści, wideo, audio, który został umieszczany, czy jest umieszczany na tego typu serwisach, nie jesteśmy jego właścicielem i on należy do kogoś innego i ktoś inny łapie wartość z tego kontentu, czyli my umieszczamy gdzieś zdjęcie, ale ktoś inny zarabia na tym, że ono tam się znajduje. Więc Web 3 jest
taką ideą, w której powstają produkty, które mówią o tym, że to my powinniśmy być właścicielami tego, co się dzieje w internecie, albo partycypować w tej wartości. Nie na zasadach 70% dla kogoś, 30% dla nas, tylko 99% dla nas jako twórców rzeczy w internecie, a 1% dla tych, którzy umożliwiają tego typu platformy. Oczywiście część tego rynku Web3 w ostatnim czasie, czy w ostatnim roku przyszła ogromny kryzys, bardzo słusznie zresztą, dlatego że ilość produktów i projektów, które nie miały większego sensu i znaczenia, powstawały w tym rynku, ale ponieważ płynęły tam ogromne pieniądze, po prostu powstawały, czyli łatwo było wystartować, zgarnąć dużo pieniędzy, niekoniecznie z dobrym pomysłem i z dobrze zidentyfikowanym problemem do rozwiązania. Natomiast dzisiaj można powiedzieć, że po tym kryzysie, kiedy w zasadzie wycofało się z tego rynku 80-90% w zależności od kategorii osób, które próbowały coś budować po to, żeby szybko zarobić pieniądze, oraz produktów, które kompletnie nie miały żadnego sensu, bo ktoś postanowił po prostu zrobić coś na blockchainie tylko i wyłącznie dlatego, że to popularne, a pozostali ludzie, którzy budują rzeczy i to jest fantastycznie, pozostali ludzie, którzy decentralizują ten internet i pozostali ludzie, którzy dzisiaj budują produkty, które są na poszczególnych rynkach w skali ogromne, ponieważ to są miliardowe spółki liczone w wartościach w miliardach dolarów, które działają na przykład na rynku collectibles, albo na rynku sztuki, albo na rynku sportowym i wydaje się, że znalazły tam swoją niszę, przy czym ciągle to są nisze, które są warte miliardy dolarów. No właśnie i o to też chciałam dopytać, ponieważ jakby na pierwszy rzut oka może to się wydawać jak taki teoretyczny koncept trochę, czy możesz podać jakieś przykłady, co się właśnie w tej sferze już dzieje? Jasne. Wydaje się, że z jednej strony to są platformy typu Christie's, tak? Czyli mówimy o sztuce, gdzie buduje się platformy, gdzie sztuka cyfrowa ma swoją obecność w internecie i jest ona zapisana w formacie tak zwanych NFT, które miały bardzo złą passę i nadal mają w bardzo wielu miejscach złą i słusznie opinię, aczkolwiek na rynku sztuki sprawdzają się fantastycznie. Wielu kolekcjonerów sztuki tradycyjnej, sztuki cyfrowej bardzo sobie ceni tego typu rozwiązania. Jeżeli ktoś zbierał kiedyś gumy turbo, prawda, samochody w gumach turbo, to rozumie, albo znaczki, wie, dlaczego można kolekcjonować tego typu dobra. Przy czym trzeba też pamiętać, że ten trend jest też determinowany demograficznie, ponieważ dla nas, czy też dla mnie, przepraszam, mogły to być gumy turbo, a dla dzisiejszego pokolenia sztuka cyfrowa jest tym samym, co sztuka fizyczna, czyli nie ma tego odróżnienia i dla bardzo wielu osób, które działają w Web3, nie ma różnicy pomiędzy światem wirtualnym a światem realnym, to jest po prostu świat, ten sam. Natomiast dla osób, które dorastały w czasach przed internetem, to rozróżnienie jest bardzo ważne i bardzo często te dobra cyfrowe nie mają tej samej wartości, co dobra realne, a dla młodszego pokolenia zdecydowanie mają. Myślę, to jest bardzo ciekawe, bo też spotkałam badania, które pokazują, że wręcz dla młodszych pokoleń to, co jest w świecie wirtualnym, jest w pewien sposób bardziej realne i bardziej wartościowe niż to, co jest w świecie dla nas offline'owym realnym. Zdecydowanie. Bardzo chciałabym móc jeszcze z Tobą porozmawiać, mam tyle pytań, naprawdę bardzo dużo, ale obawiam się, że nam kończy się czas, także dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.